Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak można wyznaczyć minimalną liczebność próby, ale przy małej próbie tej wstępnej. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści. Ile rodzin należących do określonej grupy zamożności należy wylosować niezależnie od próby, by oszacować średnią miesięczną kwotę wydatków na cele kulturalne tych rodzin z dopuszczalnym maksymalnym błędem szacunku wynoszącym 10 zł, jeżeli wiadomo, że odchylenie standardowe tych wydatków z próby liczącej 10 obserwacji wynosiło 80 zł. Przyjmowany współczynnik ufności ma wynosić 0,90. Musimy zacząć od tego, że ruszamy temat minimalnej liczebności próby. Dokładnie, bardzo ważna wskazówka jest taka, że te wzory są tworzone z przedziałów ufności dla średniej. I sposób doboru odpowiedniego wzoru na minimalną liczebność próby wynika po prostu z zastosowania tego samego kryterium, co przy przedziałach ufności dla średniej. A więc wzór na minimalną liczebność mamy następujący. Pierwszy podstawowy wzór jest wtedy używany, gdy w treści zadania jest powiedziane, że rozkład danej analizowanej cechy jest normalny, a pochodzące odchylenie standardowe wynika z populacji generalnej i jest konkretnie podane. U nas tak nie jest. To odchylenie standardowe, jeżeli nawet jest podane, ono wynika z próby, bo jest napisane: odchylenie standardowe wynika z próby. A więc ten wzór odpada. Gdy w treści zadania nawet jest napisane, że rozkład jest normalny, ale nie jest podane, ile konkretnie wynosi odchylenie standardowe, to informację o rozkładzie normalnym możemy całkowicie pominąć i musimy się skupić na tym, czy próbę, która jest podana w treści zadania, możemy uznać za próbę małą, czy za próbę dużą. U nas, w przypadku gdy próba jest mała, korzystamy z następującego wzoru. Gdy próba jest duża i przekracza na przykład 30 obserwacji, a w moim przypadku, powiedzmy, jak ja byłam uczona, to próba mała była do 30, powyżej 30 już duża. Wszystko zależy od waszego wykładowcy, ćwiczeniowca, jakie kryterium on te powiedzmy ramki stosuje. I ostatni wzór, który jest bardzo rzadko używany, to jest, gdy próba jest mała, a odchylenie standardowe, jeżeli już jest podane i wynika z próby, to jest tak zwanym odchyleniem standardowym nieobciążonym. A więc u nas, co do rozwiązania zadania, musimy rozpocząć od oznaczeń. My analizujemy miesięczną kwotę wydatków na cele kulturalne tych rodzin w złotówkach. Odchylenie standardowe, które pochodziło z próby, oznakowane jako S od X, wynosi 80 zł, a sigma jako odchylenie standardowe z populacji generalnej w tym wariancie jest w ogóle nieznane. Maksymalny dopuszczalny błąd szacunku w tym zadaniu to 10. Wynika to z treści zadania, gdzie było napisane, że z dopuszczalnym maksymalnym błędem 10 zł. Poziom istotności w tym zadaniu wynosi 0,1. Dlaczego? Bo współczynnik ufności wynosił 90%, a więc poziom istotności alfa 0,1 jako dopełnienie. Gdy wiemy już, ile wynosi poziom istotności, a ile wynosi współczynnik ufności, możemy wyznaczyć niezbędną dla nas wartość krytyczną z rozkładu testu Denta. Dlaczego ona jest niezbędna? Bo jak mówiłam, będziemy korzystać z tego wzoru, a do podstawienia potrzebujemy wartość krytyczną z rozkładu testu Denta. Ona będzie wynosiła 1,83 w rozkładzie testu Denta i ona jest szukana przy odpowiednim poziomie istotności alfa, w tym zadaniu wynosi ono 0,1 i stopniach swobody oznaczonych tutaj jako S.
a ile wynosi S? No właśnie, w przypadku szacowania przedziału ufności dla średniej lub minimalnej liczebności próby, jeżeli próba wynosi 10, to stopnie swobody zawsze we wzorze to jest n-1, a więc 10 robi nam się stopni swobody 9. Co to nam daje? No właśnie, teraz się chwilę zatrzymajmy, bo pytanie, skąd się wzięła ta wartość? Ta wartość się bierze właśnie z tablic dla wartości krytycznych z testu T-Studenta. My bierzemy oczywiście dla poziomu istotności testu dwustronnego, czyli normalnie w tablicach szukamy przy poziomie istotności alfa 0,1 i stopni swobody w tym zadaniu 9, czyli dla wiersza oznakowanego 9 i dla kolumny oznakowanej poziomem istotności 0,1 na przecięciu mamy wartość krytyczną, która jest nam potrzebna do rozwiązania tego zadania. Więc ona wynosi 1,83. Czy my weźmiemy 1,833 czy 1,83? No wiadomo, wynik bardziej dokładny jest lepiej widziany, czyli do miejsc tysięcznych. Przełączając się z powrotem do treści zadania, podstawiamy do wzoru, który wybraliśmy ze wzorów na minimalną liczebność próby. Gdy podstawimy odpowiednie odchylenie z próby do kwadratu, maksymalny błąd do kwadratu i wartość krytyczną z tablic, też do kwadratu zgodnie ze wzorem, wychodzi nam wynik. Ten wynik możemy, a nawet musimy, zaokrąglić w górę do całości. Dlaczego? Bo minimalna liczebność próby, jako w ogóle wartość całkowita, no musi być sprowadzona do całkowitej. Nam wyszedł wynik, który nie jest całkowity, a więc zaokrąglamy go do kolejnej liczby całkowitej wyższej od podanej. W tym momencie możemy już tylko podać interpretację, pamiętając o tym, że interpretujemy wartość zaokrągloną w górę, bo to będzie nam gwarantowało, że będzie spełniony warunek, że maksymalny dopuszczalny błąd szacunku wynosi te maksymalnie 10. W przypadku, gdybyśmy zaokrąglili do 214, nasz maksymalny błąd szacunku w przypadku szacowania przedziału ufności dla średniej nie zostałby zachowany na poziomie 10. A więc możemy powiedzieć, że w naszym przypadku minimalna wielkość próby, jaką musimy wziąć do badania, to 215 rodzin. Wówczas zarówno będzie spełniony warunek na maksymalny błąd szacunku, jak i to, że zachowany zostanie poziom istotności błędu 0,1. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem.
Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.